Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale. Słuchajcie, świąteczny klimat i przede wszystkim dużo pysznego jedzenia. Mam nadzieję, że było i jeszcze jest, ponieważ u nas oczywiście kawa i świąteczna sałatka. Dajcie koniecznie znać, czy coś pod choinką znalazło się od La Rose. Przede wszystkim koreańska pielęgnacja. Była fantastyczna promocja, więc mam nadzieję, że też skorzystałyście. A dzisiaj szalejemy z nowościami i pokażę Wam, tak licząc, aż 4 nowe filtry. Będzie, słuchajcie, fantastyczna seria liftingująca. Będzie nowa seria Make Prem do skóry tłustej i mieszanej, więc będzie pianka, bardzo, bardzo lekki krem, ale fantastyczny pod makijaż. No i moja ukochana właśnie seria liftingująca, będzie dużo masek w płachcie, także dziewczyny, będziecie miały w czym wybierać, ja Wam opowiem, pokażę konsystencję, testowałam solidnie w święta dużo tych kosmetyków i powiem Wam, że mam swoich faworytów. A co za tym idzie, będzie polecajka, także koniecznie subskrybujcie kanał, wpadajcie do nas na Instagram. No i co, zaczynamy nowościami. W zakładce nowości zdecydowanie zobaczycie, że szaleje marka Make Prem, wypuściła naprawdę dużo fantastycznych kosmetyków, które między świętami przetestowałam i muszę Wam powiedzieć, że wywarły na mnie ogromne wrażenie, zwłaszcza seria liftingująca, o której Wam za chwilkę opowiem, więc jeżeli macie ochotę zajrzeć do nowości, to przeglądajcie zawsze tą zakładkę, bo tam na bieżąco zarówno polskie, europejskie, jak i właśnie koreańskie marki wrzucamy. Natomiast również mam drugi kanał, La Rose Tester, który nam pomaga również przygotowywać dla Was materiały dostępne na stronie. Pomiędzy właśnie opisem, składem macie również materiał z aplikacją, konsystencją kosmetyku, więc macie dosłownie na wyciągnięcie ręki pokazane produkty, które nie możecie zobaczyć stacjonarnie, więc bardzo Was zachęcam, żebyście je zaglądali i subskrybowali nasz drugi kanał. Więc przechodzę od razu do serii liftingującej. Tak naprawdę składnikiem wspólnym obu tych produktów, czyli serum i kremu, są ceramidy, które są budulcem międzykomórkowym, bardzo ładnie regenerują skórę, odbudowując ją jednocześnie. Jeżeli macie uszkodzoną barierę, jeżeli chcecie zregenerować skórę po różnego rodzaju zabiega, a teraz dermapen, kwasy, oczywiście retinol, no to są takie zabiegi na czasie, więc zdecydowanie Wam się te produkty sprawdzą, a dodatkowo, jeżeli macie pierwsze zmarszczki, chcecie ujędrzyć tą skórę, zliftingować, chcecie faktycznie znajdować sobie dobre produkty, to dla mnie te kosmetyki są super. To jest takie trochę moje świąteczne odkrycie, bardzo mi się fajnie sprawdziły. Serum jest mocno uniwersalne, ponieważ zarówno nadaje się do porannej, jak i wieczornej pielęgnacji, a co za tym idzie, fajnie się sprawdza również pod maskami w płachcie i zauważyłam, że maski, dając taką okluzję, bardzo ładnie jeszcze dodatkowo ujędrniają w połączeniu z tym serum skórę i naprawdę powiem Wam, że po ściągnięciu maski macie taką zagęszczoną skórę. Ja przynajmniej tak odczuwam działanie tych kosmetyków, więc jeżeli potrzebujecie liftingu, regeneracji, to ta seria jest super. Dodatkowo tutaj mamy w składzie masło shea, które przepięknie regeneruje na skórek, chroni przed wysuszeniem. Mamy również hydrolizowane białko łubianu, które przede wszystkim zabezpiecza skórę przed przesuszeniem i pojawia się niacinamid, które wygładza zmarszczki, rozjaśnia przebarwienie i wzmacnia barierę skóry, nawilża i może być stosowany na przykład przy trądziku, więc masło shea również przepięknie leczy niedoskonałości i przede wszystkim zapobiega ich powstawaniu. Natomiast krem, jeżeli chodzi o konsystencję, jest ona gęsta, więc fajnie się sprawdzi Wam do regeneracji skóry nocą. Natomiast oczywiście możecie stosować ten produkt pod makijaż. Natomiast mam dla Was coś innego pod makijaż, coś lżejszego, co przede wszystkim będzie pięknie regulować sebum. Natomiast ta cała seria, mam wrażenie, że również to robi. Także mniej się przetłuszcza skóra. To serum jest naprawdę super, a krem ma tutaj, zobaczcie, w opakowaniu szpatułkę, którą wyciągacie po prostu kosmetyk, więc ja sobie zawsze takie rzeczy zostawiam. Dosłownie przyklejam tutaj do denka i mogę dzięki temu wydobywać produkt w sposób higieniczny. Konsystencja jest gęsta, bardzo przyjemna, ona wręcz otula Waszą skórę, więc powiem Wam, że po wszelkiego rodzaju zabiegach skóra będzie przepięknie zregenerowana, ale odczujecie właśnie ten efekt zagęszczenia. Nie wiem, czy to widać, ale mam wrażenie, że skóra jest taka napompowana od środka witalnością. Jest fantastycznie wygładzona i ja przynajmniej odczułam takie efekty stosując tą serię i myślę, że osoby jeszcze starsze ode mnie, czyli w wieku już dojrzałym, naprawdę zobaczą różnicę nakładając te produkty, a to jest dopiero preludium tego, co dzisiaj Wam chcę pokazać, natomiast seria liftingująca wywarła na mnie ogromne wrażenie i to jest taka perełka, wisienka na torcie, od której dzisiaj zaczynam. Mówiłam Wam przed chwilą serię liftingującą, więc teraz przejdziemy do takiej, która przepięknie reguluje sebum, bardzo ładnie oczyszcza skórę i jest leciutka, więc świetnie się sprawdzi również do cery mieszanej i tłustej. Ja przetestowałam oba te kosmetyki, ponieważ de facto mam cerę mieszaną, więc takie produkty fajnie mi się sprawdzają, z uwagi na to, że chcę regulować sebum, chcę przede wszystkim oczyszczać dobrze skórę, ale nie chcę mieć kosmetyków takich, wiecie, mocnych, jeżeli chodzi o oczyszczanie. Ja lubię takie kosmetyki delikatne. Ta pianka na pewno zrobi na Was wrażenie pod kątem konsystencji i tego, jak
tak przepięknie oczyszcza, ale macie wrażenie, bo to jest taki mega świeży zapach, jakbyście zanurzały po prostu buzię w wodzie. Jakby to wszystko, co się dzieje dookoła, to jest naprawdę, powiem wam, że odczuwalne, jak używacie tej pianki. Po prostu mija, macie efekt relaksu. Ta pianka bardzo fajnie mi się sprawdziła do demakijażu. Ja używam tego kosmetyku wieczorem, kiedy chcę po prostu usunąć resztki makijażu, na przykład po zmyciu buzi olejkiem, czyli takim delikatnym masażu, i później ta pianka dosłownie wygładza w momencie samej aplikacji skórę. No fantastyczna, w ogóle pianki przeważnie nam się kojarzą z takimi produktami, które zaraz nam spływają, zaraz się rozpuszczają, nie ma po nich śladu, a tutaj ta konsystencja tej pianki jest taka welurowa, no po prostu, no fantastyczne uczucie. Powiem wam, że ja takiej pianki jeszcze nie miałam, a muszę wam powiedzieć, że no przecież doskonale wiecie, dużo testuję kosmetyków, także ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie i powiem wam szczerze, że trochę nie dowierzam, że każdy kolejny kosmetyk, który był przeze mnie testowany marki Make Prime, jest tak fantastyczny. Ta marka naprawdę jest dobrej jakości, świetnej, powiedziałabym, także zainteresujcie się, bo powiem wam szczerze, że nie spotkałam aż takiej ilości kosmetyków, z której bym była zadowolona jednej marki. Zawsze się trafi jakiś bubel, taki kosmetyk, który wam nie pasuje, a tutaj słuchajcie, mamy w składzie kwas salicylowy, który przepięknie złuszcza martwy naskórek, delikatnie przede wszystkim oczyszcza skórę, no i dodatkowo pojawia się w składzie wyciąg z rzepiku, który przyspiesza gojenie i regenerację skóry, i mamy ekstrakt z kory Enatia Floranta, który reguluje pracę gruczołofłojowych, zmniejsza wydzielanie sebum, zwęża pory, także jeżeli macie z tym problem, ten kosmetyk wam się super sprawdzi. No i do kompletu mamy leciutki krem. Jak rozmawiałam z Gosią po pojawieniu się tych nowości na stronie o konsystencji, to powiedziała, że to będzie świetny kosmetyk do cery tłustej i mieszanej, i faktycznie miała rację. Powiem wam, że ja go nawet testowałam wieczorem, bardzo lekki, w ogóle skóra była taka fajna, napięta, więc ja nie odczuwałam absolutnie ściągnięcia. Natomiast bardzo ładnie ten kosmetyk regulował sebum. Super jest pod makijaż. Ja staram się aplikować go zaraz po tym serum liftingującym, między filtrem przeciwsłonecznym, i powiem wam, że tutaj taki balans łapę, jeżeli chodzi o nawilżanie, i no powiem wam, że skóra jest tak przepiękna. Ja naprawdę jestem zachwycona w ogóle tą serią. Także dziewczyny, tutaj nie ma żadnej ściemy, to są testy. To są testy i moje wrażenia. A powiem wam szczerze, że ja po prostu odcięłam się od wszystkich kosmetyków, które miałam do tej pory, i zaczęłam stosować te nowości. I powiem wam, że jest efekt wow. Przepięknie się trzyma makijaż, naprawdę ta skóra lepiej wygląda. Mam wrażenie, że miałam taką świąteczną metamorfozę. Także mam nadzieję, że wy również ją sobie sprawicie i przetestujecie to. Zanim przejdę do SPF-ów, czyli kremu z wysokim filtrem, pokażę wam trzy maski w płaście od marki Make Prime. Tak naprawdę wszystkie opierają się na witaminie E. Mamy tutaj kiełki pszenicy i w każdej kolejnej masce mamy na przykład pantenol, witaminę C, adenozynę, która przepięknie ujędnia i wygładza skórę. Więc ja sobie przetestowałam każdą kolejną maskę i powiem wam, że w połączeniu z tymi produktami, które wam przed chwilą pokazałam, no jest super taki rytuał pielęgnacyjny. Ja miałam wrażenie, że ta skóra naprawdę się napina. Dobrej jakości są te płachty. A dlaczego? Ponieważ tak naprawdę można ją sobie wypłukać w ciepłej wodzie i słuchajcie, tak naprawdę nałożyć ponownie. To jest maska, która przede wszystkim tutaj w środku macie dużo esencji. Nawet powiedziałabym, że na pokrycie całego ciała i jeszcze na kilka aplikacji, jeżeli chodzi o skórę twarzy. O, pamiętajcie, że te esencje są bardzo wartościowe w maskach w płaście. Sama maska w płaście jest taka dobrej jakości płachta. Ja wam to gwarantuję, ponieważ ona się tak naprawdę nie zniszczyła po dwóch aplikacjach, a ja tak właśnie zrobiłam. Ona przepięknie przylega do skóry, ma takie wypustki, które jakby dają oddychać skórze, a jednocześnie właśnie tworzy efekt okluzji. No powiem wam, że fantastyczne te maski są. Nie są drogie, więc możecie sobie nawet dorzucić do zamówienia, żeby sobie zrobić takie właśnie małe spa. I dużo rozmawiamy z wami odnośnie tego, kiedy i jak lubicie używać masek w płaście. Fantastycznie wam się sprawdzają na przykład na wyjazdach, albo w piątki po ciężkim tygodniu. Także zdecydowanie, jeżeli chodzi o weekendy, to tutaj płatki pod oczy, maski w płaście wam się fajnie sprawdzą. Dla mnie, słuchajcie, każda po kolei maska była super. Ta w wersji nawilżającej z kwasem hialuronowym, mega, ponieważ faktycznie jak na przykład macie taki dzień po zabiegu, kiedy skóra delikatnie się przesusza, ona jest, słuchajcie, super. A dodatkowo jeszcze wam powiem, że jeżeli chodzi o to serum, to możecie dodać kropelkę na przykład olejku konopnego i super, słuchajcie, przewodzą prądy te produkty. Ja na przykład przekonałam się, używając tego kremu, że przepięknie fale radiowe można robić na tym kremie, a prądy EMS nigdy mnie, słuchajcie, tak nie kupały jak po tym właśnie kremie, także cudownie przewodzą prądy te produkty, a ja lubię takie zabiegi, więc w połączeniu z dobrą pielęgnacją naprawdę macie taki efekt baby face, wygładzonej skóry. Ja powiem wam szczerze, że
elegancko było. Także dla mnie te kosmetyki są naprawdę super i one mi się sprawdzają również w połączeniu z zabiegami, które mogę sobie wykonać w domu przy pomocy urządzeń. Więc to też jest ważne, bo wiem, że używacie takich gadżetów, właśnie prądy EMS, fale radiowe, lasery, no to tutaj zdecydowanie Wam się super sprawdzą przy przewodzeniu te kosmetyki. A później po prostu nakładacie maskę, wkładacie płatki pod oczy i cieszycie się fantastyczną pielęgnacją. Po 30 minutach zmywacie, znaczy ściągacie maskę, pamiętajcie, żeby właśnie nie zmywać tych produktów. I ta pielęgnacja jest bardzo kompleksowa, także kilka razy w tygodniu taka maska. Zostajemy przy nowościach marki Make Prem. Obiecałam Wam aż 4 nowe filtry, na razie się skupię się na 3 tej marki. I zacznę od mojego absolutnego hicioru, czyli Tone Upu. To jest kosmetyk, który na pewno zrobi na Was wrażenie, ponieważ daje efekt po prostu baby face. Uwierzcie mi, że nawet pod lekkim podkładem będzie wyglądał fantastycznie. On przede wszystkim wyrównuje kolory. Ja zauważyłam przynajmniej takie duże wygładzenie i rozświetlenie skóry, ale to jest taki efekt glass skin dosłownie, nie mylić z tłustym efektem, a przede wszystkim mam wrażenie, że wygładza każdą zmarszczkę. Dziewczyny, to jest sztos. To jest produkt, który Wam się na maksa powinien spodobać. Bardzo podobny, ale o takim glow wykończeniu, bo na przykład Recibo, czyli ten SPF 30 dla skóry tłustej mieszanej właśnie w takiej tubce wąskiej, jest bardziej matowy. On się też super sprawdzi dla skóry tłustej mieszanej, natomiast ten kosmetyk przepięknie zgra się z cerą suchą, normalną i moim zdaniem mieszaną, bo ja taką mam, a powiem Wam, że takiej skóry nie miałam. I czekacie chwilkę, dosłownie kilka minut, aż się wchłonie i macie ten efekt, że możecie nałożyć tylko róż, rozświetlacz, brwi zrobić, rzęsy i macie gotowy make-up. No to jest po prostu magia. To jest taki jakby tone-up, czyli coś, co wyrównuje kolory skóry, przede wszystkim ją wygładza. No i tutaj w składzie powiem Wam, że dzieje się magia, ponieważ mamy między innymi niacynamid, który pomaga stymulować syntezę kolagenu i poprawia funkcję ochrony skóry. Beta-jenę, która aktywnie nawilża i działa kondycjonująco, łagodzi podrażnienia. Adenozynę, czyli silny składnik przeciwstarzeniowy. Ekstrakt z frezji, który przywraca elastyczność skórze. I Even Bright Kompleks, który się składa z 7 różnych kwiatów, a także ekstraktu z gorzkiej pomarańczy i soku z brzozy, które nawilżają i pielęgnują skórę. To jest, słuchajcie, fantastyczny kosmetyk, więc myślę, że Was na pewno powinien zainteresować. Skóry mieszane, tłuste moim zdaniem, chociaż dla tłuste to może być, słuchajcie, za taki bardziej rozświetlający kosmetyk, ale dla osób, które chcą ukryć te pierwsze zmarszczki, wygładzić skórę optycznie i nałożyć sobie delikatny make-up, rewelacja, także to Wam się na pewno powinno spodobać. No i mam, słuchajcie, dwa filtry marki Make Prem, mocno nawilżający i taki też trochę na zasadzie tone upu, który przepięknie rozświetla skórę, tylko po prostu różni się moim zdaniem tym od tego w tubce, że nie ma tego pigmentu. Tutaj na przykład macie taki efekt dzięki kalaminie rozjaśnionej skóry. Mamy połączenie filtrów, tutaj mamy głównie filtry mineralne, ponieważ mamy tlenek cynku i dwutlenek tytanu. Nawet w składzie możecie zobaczyć, w jakim procencie on został dodany. W składzie oprócz tlenku cynku i dwutlenku tytanu, a także kalaminy, mamy ekstrakt roślinny, w tym z nasion moringa i olejków, z nasion bogatych w omega, które zapewniają ochronę skóry przed czynnikami wewnętrznymi. Przede wszystkim to są produkty odmładzające skórę. Ten kosmetyk, powiem Wam, że on przepięknie jakby rozjaśnia skórę i co zauważyłam, to też mając problemy na przykład z zasinieniami, bardzo często nas o to pytacie, jak ukryć te zasinienia, jak je rozjaśnić, to ten tone up się bardzo fajnie sprawdza. On przede wszystkim bardzo ładnie zakrywa też wypryski i faktycznie rozświetla skórę. Tutaj mamy taką wersję po prostu nawilżającą, kremową. Ja przetestowałam wszystkie te filtry i powiem Wam, że każdy trzyma względny mat, bardzo ładnie rozświetlają skórę i mimo, że ten na przykład ma takie wykończenie glow, to powiem Wam, że cudownie zastyga na nim makijaż i tworzy taki efekt tafli. Także zarówno bez podkładu, jak i z podkładem naprawdę fantastyczny make-up wychodzi. I powiem Wam, że super, naprawdę. Mi się bardzo fajnie sprawdził w tym okresie świątecznym. Takim, to będzie fantastyczny też kosmetyk, słuchajcie, na lato, ale tak noszenia na co dzień, jak chcecie postawić tylko na przykład na bogaty krem, odrobinę makijażu i wyrównać kolor. Mam wrażenie, że mam mocno uniwersalną skórę, jeżeli chodzi o testy. Bardzo mało kosmetyków koreańskich mnie na przykład wysypuje. Też zauważyłyście dużą jakość tych kosmetyków, więc tym bardziej marka Make Prem czy Fawty Cosmetics jako te nowości i tak naprawdę kosmetyki, które mają tak cudowne technologie, tak lekkie te kosmetyki i faktycznie produkty niekomadogenne, czyli niezapychające,
no są świetne, żeby sobie testować nowości, żeby troszeczkę poszerzyć ten asortyment koreański, który macie i troszeczkę wyjść poza te schematy tych znanych marek, tylko testować coś nowego. I pokażę Wam filtr, który się świetnie, słuchajcie, nadaje do sery tłustej, ale to takiej, która po prostu nigdy nie może utrzymać makijażu, do skóry mieszanej, która również ma na przykład problem bardzo mocno w strefie T, bo cera mieszana często tu jest sucha albo normalna, a tu jest na przykład mocno przytłuszczająca się i po prostu można zwariować. Także słuchajcie, ten SPF powinien Wam na pewno pomóc. Tutaj mamy kompleks hydrolatów z lotosu, róży damasteńskiej, które przepięknie nawilżają, bardzo ładnie też wygładzają tą skórę. Ja mam przynajmniej takie wrażenie, że to jest taka mocno odświeżająca też mieszanka dla skóry. I oczywiście mamy taki kompleks Kika Hyalon. To jest takie połączenie wąkroty azjatyckiej, która przepięknie wycisza skórę. Przede wszystkim niweluje niedoskonałości, która też również mamy ekstrakt zielonego propolisu, który działa regenerująco, zwiększa odporność skóry i skutecznie zwalcza wypryski. A przede wszystkim to jest kosmetyk, który działa też przeciwzapalnie, więc skóry mieszane, skłonne do wyprysku, skłonne do niedoskonałości będą po prostu zadowolone. Ja, słuchajcie, nałożyłam tak dla testów 3 takie solidne warstwy i powiem Wam, że każda w momencie aplikacji od razu się wchłaniała. Nawet przykładając ten kosmetyk do skóry, on się automatycznie wchłaniał. To jest fantastyczny, słuchajcie, jakości produkt. Na lato to będzie rewelacja, bo jak mocno Wam się na przykład przetłuszcza skóra, nie chcecie mieć widocznego tego filtru takiego białego, które robią bardzo często filtry przeciwsłoneczne, no to to jest sztos. Dzisiaj słowo sztos jest chyba takim przewodnim słowem. Naprawdę fantastycznej jakości kosmetyki. I powiem Wam, że mocno się skupiłam na testowaniu filtrów pod makijażem. Skupiłam się też na aplikacji, żeby Wam wszystko pokazać i odczuciu. I tutaj 3 takie porządne warstwy w ogóle nie są odczuwalne na skórze i ja byłam w szoku. Słuchajcie, on trzyma naprawdę tak. Skóra na przykład sucha, absolutnie nie polubi się z tym kosmetykiem, bo będzie czuła ściągnięcie. Ale skóra tłusta i mieszana, ukojenie. I w końcu tego sebum nie będzie. Także dziewczyny, to jest rewelacyjny produkt do skóry mocno tłustej i też mieszanej. Na koniec uderzeniowa dawka kwasu hialuronowego, czyli składniku, który tak naprawdę normalnie występuje w naszej skórze, ale cały czas musimy go sobie dostarczać. I tutaj fantastyczne jakości maska w płaście. Ja bardzo zauważyłam, że lubię takie maski, które mocno też przylegają do skóry, czyli nie lubię takich grubych płacht i które są jakby takie wypełnione trochę żelem, esencją, bo one zdecydowanie dłużej mogą jakby działać na naszej skórze. Nawet słuchajcie, 40 minut, nawet godzinę. To jest bardzo podobna maska do tej, którą Wam pokazywałam ostatnio w spa. Także sobie zajrzyjcie, bo tam naprawdę dużo testuję też nowości. I przy okazji pokazuję Wam kosmetyki, które bardzo lubię i tam jest taka maska świetna z Pyeongchangkyul Black Tea z kombuchą i peptydami, która też właśnie ma taką żelową konsystencję wręcz jak nakładacie. Ten żel bardzo długo się utrzymuje na skórze, tworzy okluzję i fantastycznie napina. To jest taki efekt właśnie napięcia wypoczętej skóry, mocno nawilżonej. Tutaj mamy aż 8 rodzajów kwasu hialuronowego, więc między innymi mamy oczywiście hydrolizowane hialuronian sodu, który normalizuje i utrzymuje optymalny poziom nawilżenia, hialuronian sodu, który chroni przed odwodnieniem i pomaga trzymać wilgoć, kwas hialuronowy intensywnie nawilża i szereg innych po prostu pochodnych kwasu hialuronowego. Fantastyczna jakość maska i Fawty Cosmetics ma również tą maskę na oczy. Ja ją bardzo lubię, także podsumowując w ogóle moje testy, jeżeli chodzi o te nowe maski w płaście, super jakość i widać i czasami, czuć to od razu różnicę między różnymi markami, ale one są bardzo podobne do tej z Pyeongchangkyula, także jeżeli ona Wam się spodobała, a na wszystkich, którym poleciłam tą maskę, zrobiła ogromne wrażenie, to te będą rewelacyjne, także zawsze do jakiegoś zamówienia pamiętajcie o masce w płaście. No płatki pod oczy to już nie wspomnę, tak? One są, słuchajcie, maskę, ale maska w płaście, taka, która ma mocno bliżej skórę i taka z polecenia, to jest, powiem Wam, że dobry traf. Także mam nadzieję, że te nowości Wam się spodobały. Tone Up Was zainteresował. No i seria liftingująca i ta delikatnie właśnie wyciszająca skórę i normalizująca sebum. Dzisiaj same perełki, także ja wiem, ciężko się będzie zdecydować, no ale tak już jest na naszym kanale. Przyjemnie, dużo się dzieje i mam nadzieję, że przede wszystkim te wszystkie przebitki Wam pomogły jakby zobaczyć tą konsystencję z bliska i przy okazji moje odczucia. A powiem Wam, że one są bardzo często trafne i Wam się sprawdzają. Polecę ekipy pielęgnacyjne, także możecie również wypełnić ankietę, korzystając z porad gości, także można również napisać na kosmetolog@laros.kr i zapoznać się z polecajkami Gosi, konkretnie dobrane do Waszej skóry. Także nie zapominajcie o subskrypcji. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.